Hej, hej, moi drodzy, witam was niedzielny, z tej strony my jesteśmy w Industries of Titan Early Access oczywiście, kolejny, jak widzicie, to co najbliżej nas się tutaj pojawi w grze, czyli dodatkowo transport, walka jakaś zmieniona będzie, symulacja populacji i lokalizacja. Ciekawe, czy będzie po polsku, nawet nie wiem. To są dalsze pomysły i rzeczy do zbudowania. Ale dobra, wróćmy do tego. Tu mamy zbudować oczywiście prosperującą firmę na Tytanie, czyli na księżycu Saturna, więc nie kombinujmy, tylko wybierzmy. Wybierzmy sobie Dynamic, Difficulty, Intended Way to Play, czyli w ten sposób. Dobra, wybierzmy, bo to jest Survival, Zen, czyli bez żadnych ataków, a myśmy sobie sprawdźmy tą standardową wersję, co nam przygotowali tutaj do zawalczenia na ten moment w Early Accessie, ale wybiorę sobie Easy, żeby chociaż zobaczyć, żeby tej walki nam nie popsuła przyjemności z zabawy, walka, bo tak na dzień dobry jeszcze nigdy w to człowiek nie grał. Co to jest? W ogóle co ja tam wybrałem tak szybko? Fakcje, będą różne fakcje. Ta fakcja ma jeden centralę, czyli główną centralę, 5 pracowników, 5 mineralców, 100 kredytów, 20 jakiegoś wpływu i 3 razy 3 terytory. Dobra, no wybieramy, bo innego nie mogliśmy. Możemy wybrać low risk, czyli standard taki typowy. High risk, ale duża nagroda, czyli wysokie ryzyko i duża nagroda, to małe ryzyko sobie taki po prostu jest. I pionierowanie i terraforming. Dobra, my oczywiście chcemy standardowo na razie wszystko przelecieć. Wybieramy firma. No jaka może być tutaj firma? Wydaje mi się, że może być tylko jedna. Niedziela, spółka ZOO. Czemu ZOO? No żeby nam chaty nie zlicytowali, jak zbankrutujemy, nie? Dobra, tutorial włączony. Lecimy. Moi drodzy, lecimy na tego tytana, tak jest. Powiem wam, że tą gierkę jakiś czas gdzieś tam przeglądywałem sobie, kiedy się pojawi. Chciałem właśnie zobaczyć, jak to będzie wyglądało, jak to będzie tutaj wszędzie, jak to będzie sobie ta gra w ogóle radziła. No i w końcu mamy jakiś Early Access, więc grajmy. No i jesteśmy. Nieźle, zobaczcie, wpletli w tutorial to, że to jest Early Access. Super. Fajnie, podoba mi się coś takiego. Mam wrażenie, że ten tutorial będzie fajny. Że wszystko jest to tak całkiem zaplanowane. Zobaczmy. O, to standardowo. Co musimy tu zrobić? A, czyli jak zwykle przylecie w całą klawiszologię, bla bla bla, prawym można złapać i machać, ok. Mamy jakichś biedaków, pracowników pewnie, 5 tak jak było. Co to jest tema? Artefakty jakieś, o. Current Influence. I to nam rośnie 4 na minutę i bez niczego to się dzieje, tak? No dobra, ok. Trade 5 na 5, cokolwiek by to znaczyło. Nix ticket 5 minut, jakieś tickety są. Available 10 storage, no dobra, z cancelem, to nieważne. Citizensów mamy 0. No, w sumie się nie dziwię, bo nie mają zobaczyć, gdzie mieszkać. Employee za to mamy 5 i off-world migration, cokolwiek by to było, też nie wiem jeszcze, ale dobra. Tutaj przeklikajmy sobie QE. To są, co to jest to? To jest Council Hall. A, unlock the Council Hall to trade directly with the Council. A, czyli można z nimi handlować i używając influencer, czyli naszych wpływów. No ale to 300 kredytów, my mamy 100, czyli nie te numery jeszcze, Brunner, jak to mówią. Dobra, muszka, ciach, ciach. A to? Spaceport.
Potrzeba dwa artefakty, żeby odblokować. Dobra, czyli tak jak widać, przyjdzie z czasem, jak to mówią. Pauza, plum, plum. Dobra, niech i tak będzie. Increase speed time. Dobra, tak. I shiftem i cyferkami robimy. O, mamy nowe. Zakładam nowy nasz prowadzący. I make sure you treat Titan with respect. It is the council's property, after all. A, Tytan jest własnością rady, więc pewnie dostajemy tylko jakieś koncesje na to, że możemy coś robić na tym Tytanie. Tak mi się wydaje, że tak pewnie będzie wyglądało, skoro to jest ich w ogóle własność. Włącz i wyłącz overlay. Aha, czyli to jest moje. Co chcemy? Okej. Any land outside your territory, however, belongs to the council. If you wish to use that land, you'll have to pay the council. A musimy zapłacić to naszym wpływem, czyli tym będziemy kupować każdy kawałek ziemi, zakładam, nie? No jest, 10, proszę. Dobra, ale na razie co? A, ruinki. Okej, i mamy survey. Okej. The doomed settlers who built them left many resources and artifacts behind. Można wszystkie? Your territory already contains some ruined structures. You can survey them. Survey them. No dobra, to wszystkie zsurwejujemy. Może. Issuing a survey order will assign an employee to do it for you. Spoko. Try surveying the ruins you control. Już zrobiłem. Co dalej? Co to jest? A. Survey results have shown that some nearby ruins contain valuable resources. No są. 6 minerałów, 1 izotop, 12 śmieci. No w sumie to są jakieś o, to chyba lepsze było. 14 do 5, nie? Oj tak, to sobie weźmiemy. Po co nam tyle śmieci, nie? No to już ciśniemy, szefie. Jak to wygląda? Ale fajnie to tak, jakby z... Na no, jak się całkowicie rozbrajali, nie? Jeśli chodzi o atomy, tak dematerializowali. I znika. Może i tak właśnie to działa. Founder, you may be interested to learn that there are other secrets hidden inside the nearby ruins. They can contain no mam artefakt i co? Mam a survey ruins and team you discover at, czyli trzeba było jedną wysurwejować i tyle, nie? A ja się pospieszyłem. Ciekawe, czy w tym będzie. Mówi, że nie w każdym. Nie w każdym będzie w ogóle te artefakt znaleziony. No, faktycznie nie było tu i tutaj też nie ma, nie? Co ja to bywa? Nie wiem, może zostawię, może będzie mi potrzebna tych 6 minerałów. I ten izotop. No i lipa, bo nie mamy. Mogę tylko ekstraktować ten. A tu same wasty, to w ogóle od razu zniszczę, to nawet nie będę oglądał. I to tak samo, nie? Tak by molekularnie je rozbija na atomki i zabiera po kolei wszystko. Tam to troszkę bardziej brudzi, ale tutaj widzę delikatniej. Dobra, ale nie mamy... Ale nie mamy niestety survey ruin, co muszę kupić jakieś? 10, trochę mi szkoda kasa, no dobra. I survey. Może tu będzie. Zobaczymy. Dawaj, gazu mamy. Jest, zaliczyło nam, dobra. To sobie od razu go wyciągnę stąd. A to znowu nowy gość. Meet your waste management. O właśnie, co zrobimy z tymi odpadami? Dobra. Okej. Okay. Dump the trash, I burn the trash. Okej, okay. lubię kościół. Okej, na razie mamy... Tak, na razie sobie tym się nie przejmę, później się tym zajmiemy. Spoko, tak? Gościu podejście ma dobre, widzę do życia. I co dalej? Halo, czy mam coś tu kupować?
Welcome to Titan, Founder. I am Einar Pier, your council representative. Ok, już my się widzieliśmy. Z 9 członków rady. Każdy należy do osobnej korporacji i sponsorem na tym księżycu. Ona jest naszym sponsorem. Od niej to dostaliśmy fan, czyli kasiorę i pozwolenie na używanie chyba od niej. No liczę na to, że jej przyniesiemy kupę szmalu standardowo, nie? No i na koniec oczywiście takie pogrożenie, że możemy cię wszystko zabrać. Bądź grzeczny. No dobra, dobra. Tyle to my wiemy. Czekamy na coś konkretnego. Co to jest to? Mogę to sklejmować. Dobrze, moja droga. Zaraz wejdę, ale ogarnę, co to jest. Minerały 55. 39. To są izotopy. Ja nie mogę ich sięgnąć. Co ja mam zrobić, żeby do nich mieć dostęp? A nie, mogę. Bo myślałem, że nie mogę, ale mogę. Claim, dobra. Co mamy? Select HQ. Dobra, nie chcę przeskakiwać, żeby nam ten tutorial się nie zbiesił i nie zwiesił. To wlećmy tu. Wow! Mamy wewnątrz tego, zobaczcie, ile fajnych rzeczy do budowania. Uhu. Prąd, energia raczej, paliwo i magazyny. Build storage container. Dobra, kupimy, postawimy najmniejszy. A może trzeba większe od razu? No to był ten jeden, to i tak głupio większe stawiać, bo pewnie by się nie wpasowały, nie? M. No właśnie, ten jest poczwórny i L potrójny. Czyli 6. Temporary solution to our waste problem. Nie 6, tylko 9, no bo to 3 na 3, nie? Tak. I ma 70 watów. Płaciłoby się. Dobra. Mamy zbudować coś na śmieci w końcu. Waste receptacle. Dobra. I gdzie to postawimy? Tu najlepiej, nie? Zapełnimy ten kwadracik. Ja bym w ogóle przywalił im od razu. O. Tele, ha. Masz tu lepszy. Macie tu lepszy magazyn. Mamy tyle? A może przesadziłem? To starczy? Ile to kosztuje? 4. Da radę. A musimy się powiększać. Wróćmy to. A tu zrobiłem. A to ja mogę taką? Mogę chyba, nie? Bo tam było, że każdy dowolny. Spend influence. Claimuję. No to się nam przyda, bo te minerały, tu 77 jest minerałów. Tego też bym chętnie zabrał. To 40, którego nie mamy. Trudno. No już to zrobiłem. No. Jak zwykle. Opóźniony w rozwoju, szef. Assign employee to harvest the resource patch. To trzeba... Tu? Set 1, dobra. Jeden full-time joba ma. Dobra, idzie, zobaczcie. 45 teraz mamy, dobra. Śmieci 10 wciągnę. Ile to jest śmieci? 12. Wiecie co? To ja to zniszczę. Skoro my mamy... Może się mylę? Dobra, zwalam. O, jest szefowa od prądu jakaś. Dobra, chcę mieć te 40, żeby ściągnąć ten... izotopy i mieć gotową, tak powiem, nie tyle produkcję, dostawę tutaj ze, pod surowców, kurde, się wysłowi się mogę. Dobra, dziewczyna, okej, chciała zawsze być, tak. Zawsze chciała w sumie robić to, co robi, więc będziemy ją słuchać. O, tu mamy, a co to jest? To jest zasięg, który mogę brać te rzeczy, zobaczcie. To nie jest taki duży. Potrzebujemy fuel, dobra. Nie panikuj, dziewczyna, czekaj. Jak to? Powietrze na Tytanie jest tak toksyczne, że paliwo jest w powietrzu po prostu i możemy sobie ściągać, ekstrahować z powietrza. No dobra, tutaj też wrzucę tego jednego, niech izotopy tutaj ciągają, będzie dwóch już pracy miało.
Dobra, a my wracamy i budujemy Fuel Fabricator. Fuel Fabricator. Może coś dużego teraz zbudujemy. 10 mamy do postawienia. 4 robi 2. 10 robi 5. 4 to jest 8. To samo wychodzi. Dobra, gdzie co ja bym to postawił? Nie? Stawiamy. A co? Będzie dużo od razu paliwa, co się będziemy szczypać? Skoro możemy, to dlaczego mamy sobie, bym tą L-kę postawił? O właśnie, fuel cost minus 3. A ile to w ogóle robiło, bo nie zauważyłem, za 5. Czyli byśmy mogli mieć tego średniego i potem dużego, czyli razem byśmy mieli 9 i 6, 15 energii za jedną... Za jedną tą Fuel Fabricator. Build Fuel Tanks. Spoko. Fuel Tank L. Wow, to nie. To byśmy mogli... O, walnąć tu, żeby wyrównać to wszystko. Teraz patrzę tutaj, czy... Gdzie co, to bym rzucił jeszcze tego jednego Waste'a. Mamy jeszcze? Mamy. Tak, żeby... O, właśnie. Wszystko było ładnie. Dobra, okay, mamy jakieś paliwo. Super, hurra! Energy generator trzeba pobudować. Dobra. Zobaczcie, a może byśmy L-kę? O. O, to jest dobre miejsce na to. Myślę, że walniemy tu, nie? A co? Będzie przynajmniej trochę prądu. Mam, ale nie wiem, czy my mamy tyle minerałów. Minus 3, 9 będzie prądu. No i dobrze, a średni tu wejdzie? Nazbierajmy trochę. Mam nadzieję, że przyniosą. Muszę zobaczyć, czy bym wcisnął dwa średni, bo mały. Mały to jest mały. Taki sam, tylko mały. Juice is flowing. Super, dziewczyno. Okej. Energy relay devices. Okej, czyli jakiś przekaźnik, żeby przynosić energię. No, w sumie jednak nie głupie. Energy jest taki mały. Aha, i to łączy wszystko to, co jest na zielono. A LK? No, jeszcze lepszy, nie? Byśmy mogli to zrobić, wtedy by nam ładnie to się, że tak powiem, zabudowało tutaj. Jakieś baterie. MK, zobaczmy, czy to wejdzie. MK chyba, nie? Tak. Wejdzie, o! To by trzeba było wziąć od razu może pod uwagę w projektowaniu, że tu byśmy dali. Okej, okay, to trzeba by, żeby coś tutaj miało energię, sięgnie, tu sięgnie. To możemy dać na razie smola. Zobaczymy, byle było. Ja bym tu postawił tego jeszcze dodatkowego, żeby do zera wystać wszystko. To na razie nie potrzeba. Bateria. We need to build some battery devices to store extra energy. Dobra, na razie małą walniemy. If our generators go offline, and I really hope that doesn't happen, then we're switching to battery backup. Bo byśmy mogli to wrzucić wtedy, nie? Oh, and just like generators, batteries must be connected to the energy grid. Oczywiście, wszystko podłączone do grida, czyli do sieci. Co dalej? Hey there, you ever hooked up a building to an energy grid before? Your generators are producing energy, but they can't get it to the grid unless you build some industrial outlets. Build an industrial outlet. Coś, co pozwoli nam wychodzić z prędem na zewnątrz. Ale musi być i tak podłączony do tego. Dobra, to wrzucam tu. Jeżeli musi być podłączony, no to... Znaczy powinien być, nie? No, żeby dać prąd dalej. Widać, że jest chyba... Podłączone, tak. A, czyli to przekazuje prąd dalej na zewnątrz. I odwrotnie, czyli w drugą stronę też trzeba mieć takiego misia. Spoko. Mamy. I co dalej?
Halo? Founder, it appears that you are running out of free space for devices. City view. As your city grows, you will always need more floor space. Faktory. If your headquarters has no more room, you can always build additional factories. A to nie potrzebuje prądu, to po co tam prąd robiliśmy? If you are to power your factory with energy generated inside another building, you will want to build this new factory close by. I'm sure your power engineer will explain. Ale w środku rzeczy potrzebował prądu. Dobra, to wrzucamy. Niech sobie budują. Aha, tu już mamy. Kwestia jest tego, czy coś się... No chyba jeszcze jakieś miejsce do schowania jest. Zobaczył, surwejowałbym te... tutaj drobiazgi, bo może jakieś artefakty nam się trafią. Jest. Od razu wybieram. Kolejne, aż trzy! Wow, ale w takim małym tym, super. A to jest, no nie wiem czy wziąć. Szału nie ma, powiem wam szczerze. Na razie se chyba odpuszczę. A ile kosztuje takie puste? 4, no dobra, to kupię. Żeby to podłączone wszystko ze sobą było. To chyba 20, nie? I tu 20 też to trochę tej. Już nikt nie serwerował tego? Opaki, do roboty. O, nam się fabryka zbudowała. Founder, our city is bursting at the seams. We need to grow. Tutaj słabo to wygląda. A tu jak najbardziej bierzemy. Dobra, czyli mamy wejść do fabryki. Inne faktory, a czyli tak samo do headquarteru. Aha. Industrial outlet musi być. To by było fajne, jakbyśmy tu mieli tego releja gdzieś po środku. On musiałby być gdzieś właśnie, albo obok niego. Bo to chyba nie ma znaczenia, gdzie... Bo mały... Nie no, mały to bez sensu, bo musiał być tu, potem najlepiej jakby gdzieś tutaj, ze trzy przynajmniej musiał być, żeby ogarnąć. Elki by wystarczyła w sumie jedna, jak coś większego byśmy budowali. Sześć minerałów. Szału nie ma, ale chyba... I co? Czy się skończyły minerały? Nie. A czemu nikt nie nosi? A, bo oni zanoszą chyba inne graty. No dobra, zanoszą, bo się wystraszyłem, że coś się zniechalo. Dobra, to co? No zróbmy... Kurczę, nie wiem. Relay gdzieś tu by był. Czyli tak naprawdę w tym miejscu. Czekajcie, gdzie ja mówiłem? Aha, bo to nie może być dokładnie po środku, będzie zawsze gdzieś się przesunięte, albo lekko tu, albo lekko tu. I sobie zrobimy na wysokości od drzwi, raz, dwa, trzy, na czwartym miejscu. Raz, dwa, trzy, na czwartym miejscu. Dobra, mamy Energy Pylon in the City View. Overlap your factory with the energy pylon grid i overlap your HQ with the energy pylon grid. Okej. To też jest dostępne, bez opłaty, zresztą widziałem, trzeba tam płacić będzie. A, czyli jak damy tak, to faktycznie w tym zasięgu tego mojego pylonu będzie i headquarter i to. To dajemy. Okej, w środku też już jest. Niech nam pylonik pobudują. Gnamy z robotą, panowie i panie. Zobaczymy. A, fajnie buduje. Tak, drukarka 3D.
Ta jak drukara, 3D jak nic, nie? Szkoda, że bardziej zbliżyć nie można. A pogoda to jest fakt boska i ciekawa. Leje. O, jest zasilane. Dobra, mamy wszystko zasilane. Zaliczymy nam. Czyli tu widać zasięg tego zasilania. Habitat pocy. Ludzi będziemy mieli. Wewnątrz haku albo w faktory. Dobra, wejdziemy tam. Habitat pod. Kurczę, to generuje śmieci. No tak, no ludzie generują śmieci. Jakby miało być inaczej. Kurczę, to by było fajne. Jakbym ogarnął to w ten sposób. Ale wtedy nie wciśnę już tutaj żadnej generatora tego M-ki, nie? Tylko ten mały bym tam mógł pchać chyba. Tak mi się przynajmniej wydaje. A ja bym wolał tu chyba faktycznie mieć jeszcze jeden generator. Czyli przejdziemy sobie do fabryki. I nawet bym chętnie... Czekajcie, jak to wyglądało, jakby miał tu być generator. To by było miejsce wolne, czyli tu można wrzucić mały jakiś kawałek i wszędzie tutaj storage wrzucić, nie? Tutaj po średni, dobra, zróbmy tak. Wrzucę tu jeszcze jeden fuel tank w takim wypadku. Żeby był, bo skoro mamy na plusie, to niech się ładuje i storage M-kę tutaj. Dobra, w razie czego będziemy mieli gdzie dobudowywać resztę, dobra, a my musimy przejść do faktory i te habitaciki zrobić. Habitacik potrzebuje prądu, czyli relay. A, czyli musimy zacząć wtedy od dołu, albo jak przesunę tak, to zaczniemy od góry. Dobra, zaczniemy od góry, niech budują. Gridy, czyli można mieć kilka sieci energetycznych. To też może być istotne, nie? Dobra, czas start. Wpadli, budują chłopaki. Tamu nie ma, ale zaraz doniosą, dobra. Czyli mamy przekaźnik energetyczny zrobiony i habitacik potrzebny. Duże to. Ale możemy ich, o, tak na skraju ustawić. Dzięki temu mamy zasilanie i jednocześnie nie przeszkadzają tutaj za bardzo. Niech to się buduje. Mamy dwa wybudować. To musimy pozbierać niestety trochę więcej. A chyba nie nadążają biedaki ogarniać. Dobra. Dajmy full czasu, to powinni nazbierać, bo tu widzę, zostało coś. Idzie po to, idzie. Myk, myk. To jest pojedyncze, to szkoda, nie? Bo myślałem, że to kilka sztuk naraz robię, ale to widzę, że tylko raz. Tylko jeden kubik zabiera, a my potrzebujemy ile? Nie mamy żadnego człowieczka. Dobra, to zaraz, bo musimy mieć jeszcze kasiorę na habitat, czyli zaraz dostaniemy jeszcze jednego. Jest, dobra, i czy go postawić, właśnie tak się zastanawiam, czy go postawić z żywcem tu? Chyba tak, nie? Wtedy po środku byśmy mieli takie miejsce wchodzenia. Dobra, przecież to nie ma, nie powinno to w niczym przeszkadzać. Niech budują. Skąd ludzi wziąć jeszcze, nie? Jakby nam powiedzieli. Minus, aha, to jest oddalenie, tu. Device complete. No dobra, mamy wszystko. I co dalej? Mamy 4 miejsca dla ludzi, a nie mamy nikogo. Skąd ich ściągnąć? Halo? Ja mam z tym zrobić.
Unlock spaceport. No tak, to chyba tu, nie? Ale w ogóle nie ten? Nic się nie pojawia? Space Station Operations. A jest! Are you the replacement? Oh, never mind. Meet the spaceport operator. Right? Dobra. I'm Erlan Fletch. Your local space... Have you been up here? No? Dobra, ma... Aha, nasza rada tutaj kombinuje, żeby przejeżdżały stateczki i dokowały. Mogą zawierać i cargo i imigrantów, no i dobra. Okej, spoko. Czyli ostatniemu się nie udało. Dobra, a my mamy zobaczyć coś na City View, to my już wiemy, tu jest. Tu jest, okej. Nie chcę tego odblokowywać, bo pewnie zaraz nam każe, nie? No. Klik. See, the council doesn't do things for free. You gotta pay to play around here. If you want access to those ships in the spaceport, tak, teraz muszę. Tak, kliknąć na to i teraz odblokować. Dobra, mamy trochę tych, odblokowaliśmy. Okej. Okay. O, tu mamy cztery osoby, ale w ostatniej chwili kliknąłem. Nie wiem, o co chodzi, ale za 16 chyba, jeśli dobrze widzę, tak, tych łapek. A już kupiłem. Już kupiłem, chłopie. I waste też przywożą. A, co prawda to nie... A jest, 13 waste'u i musisz, jak się zabiera, to się zabiera cały pakiet. Nie można, całą paczkę, nie można sobie wybrać, że waste'a nie chce. No dobra, to już mamy zrobione, bo kupiliśmy ich. Więc zobaczymy, co dalej. Co oni tu mieszkają? O, jest szefo od ludzi. Human Asset. Everyone here in the Human Assets office has just been aching to get on a conference call with you. Mieszkanka, co prawda, się odpaliły, nie? Eliminate cost centers and build human efficiency. We transform people from a human resource into a monetary resource. Zasoby ludzkie na pieniążki przerabiamy. Ciekawe, jak to wymyślą. Okej. Bo nie widzę tu w ogóle ludzi, nie? O, jest, jest. Idą. Ah, yes. So you've decided to monetize your citizens. Excellent. They're going to need jobs. Lots of tak jobs. Mieszkają. When citizens work, they earn credits. I mają takie... We harvest those credits by exposing them to high click-through video advertisements. To begin, dobra, ale co tu mamy? Monetization stations inside your headquarters or factories. Faktor w Once those devices are built, our citizens can start enjoying some exciting adverts. Nie, no nie można. Dostajemy kasę za to, że ludzie oglądają reklamy. Dobra, monetization station. Ale wydaje mi się, że to musi być tu. To jest zżera prąd. Dobra, zżera prąd. To tu musi być ta ścieżka. Teoretycznie one mogłyby być aż tutaj. A jakbyśmy tak robili, to i tak tutaj nic nie wykombinuje. Potem by trzeba było tak. Jeżeli zrobimy to tak, to teoretycznie też niewiele na tym stracimy. Czekajcie, dobrze myślę. Tu 3. Jest ok. I wtedy tu jeszcze 3. Dobra, tak zrobimy. Upchamy to monetization tu, bach. Blisko zasobu, a czyli prądu, bo to też źle, źle. Dobra, a ja muszę popatrzeć, czy już ogarniamy... O, skończyły się te. Nasze minerały. No to jak się kończy minerały, to kupimy następne. Nie ma, żeby się kończyło i surwejujemy to. Dobra, strasznie powoli ten survey tu idzie tak jakby. Te 4 trochę mało niby, nie? Chyba trzeba na przyspieszonym czasie po prostu lecieć, będzie święty spokój. Jestem ciekaw, co tu jest. Halo, ktoś przyjdzie, czy wszyscy budują? Nie, wszyscy zajęli się budową i noszeniem. O, jest ktoś. Mamy monetyzację. Jak to wygląda? I artefakt mały. I've been meaning to talk to you about conversion capsules. It's where Titan's industries transform obedient citizens into even more obedient employees. We market the procedure as training, but the process is really more technical, and the effects are permanent.
Once they've gone through conversion, your employees will be able to work basically forever, without breaks or sleep. Nieźle. Przerabiamy. There may be some long-term consequences that medical science isn't currently aware of, but it is a voluntary process, so your conscience is clear. Przerabiamy naszych posłusznych mieszkańców na jeszcze bardziej posłusznych pracowników. Jest to proces, no powiedzmy, bardziej techniczny, jak to nazwali, i permanentny. Czyli jak go zrobimy, to musimy go chyba faktycznie jakoś przerabiać mu w głowie coś, bo już nie wróci nigdy do normalności, będzie do końca zasuwał jak mały robocik. Dobra, gdzie to jest konwe... znowu waste'a generuje. I z energii. No dobra, energia to podejrzewałem, że tak będzie. Zżerało. Zabrać mi to. Teraz tak, czy ja potrzebuję dwóch? Nie, wystarczy jeden taki ten. No dobra, to wrzucamy to. Do tej konwersji. Zobaczymy, jak to będzie szło. Conversion capsule. Patrzę, że nam zbiera się. Dobra, muszę te artefakty aż trzy. Gdzie co tu trzeba wejść i... Podbudować trochę śmieci. Capsule, you're ready to convert citizens into employees. Start by selecting one of your conversion capsules. Chyba tu, nie? Czekajcie, Elka. This is where you'll pay for new employees. Give it a try now. Your citizens are very eager to sign up for conversion. Waste musi być jeszcze jeden, bo widzę, że już się zbliżamy do limitu. Co mamy? Trade artefakt to Convert Citizens. Kurczę, nie posłuchałem go, co on tam mówi, ale dobra, chyba sobie poradzimy, nie? Czyli wrzucamy tu i trenujemy. No dobra, przerabiamy. Jak to wygląda? O. No, faktycznie nie bardzo to wygląda jak na trening, raczej jak na produkcję wręcz. No, najlepiej się chyba po tym nie poczuł, ale teraz będzie grzecznie pracował. By the way, founder, i o to chodziło. There's a limit to the number of employees you can have at any given time. No jest, 7 było, a było mniej, nie? Bo mniej, było 5. Each conversion capsule allows for even more employee brains. No dobra. To ja bym sobie zrobił jeszcze jednego, co? Mamy artefaktów trochę. Spoko. Jeszcze raz przerobimy biedaka, ale to są wszystko ochotnicy. Mamy czyste sumienie. No właśnie, brakuje. Wow. No, mamy trochę śmieci, faktycznie. Dobra, cleanup już mamy. Zabrane. Nasi tak szybko pracują, że... dobrze, dodałem tego waste'a kolejnego, nie? Szybko od razu ogarnęli. Dobra, to już wiemy. Przydaliby się nowi ludzie, dwójka. Mamy kogoś takiego, tu jest dalej trochę smrody z jedynką. You can use the employee management panel to choose which task they will complete first. Czyli repair, construction i tak dalej, i tak dalej. Then drag and drop items in the task list in any order you please. Dobra. Complete tasks in the list starting wiemy, at the top. O co chodzi. Dobra, lecimy dalej. Tak, ja sobie zostawię, nie mam ochoty zmieniać, mi się to podoba. So, founder, you probably noticed that our waste problem is getting pretty serious. No tak, faktycznie, śmieci narastają. Waste management is here. Zbuduj smokestack to burn waste. Jezus, co to jest? Czyli spalarnie, tak? No dobra. Menu na zewnątrz muszę wyjść. Wiecie co? Właśnie, ja to zżera prądu, ten smokestack, czy coś tam. Tyle się dowiem, jak to kupię. No, dobre. Czyli to nie jest tak, że hopsiubi już mamy. 4. To wystarczy energii. Wystarczy to, ale to generuje znowu zanieczyszczenie. Kochani, to my to musimy wyekspediować gdzieś daleko pewnie. Claim, puste miejsca, tanie to bierzemy. Tu już nie możemy, czyli ja bym to postawił tu. Nie, to nie był power. Dobra, ładujemy tu, damy, ok, wejście
pewnie pracownik będzie musiał być. Niech tutaj spalają te śmieci. Mi to nie przeszkadza tutaj. Nosi te... O, izotopy nam się skończyły i to może być problem, bo ja tu nie mam zasięgu. Czyli trzeba będzie klejmować z budynków. Jeszcze nie wiem, jak się ten zasięg powiększa, nie? Tam ci budują fajnie. Okej, mamy. O! Potrzeba pracownika, ale to ciekawe, potrzeba prądu. A, no energy, no dobra. Czyli muszę postawić, ale lipa. Lipa dlatego, bo, dobra, tu mam zasięg. Tu jest ten zasięg. Dobra, to tu stawiam. Tak tu stawiam, bo muszę się prąd donieść. Dobre. Dobre, o tym nie powiedziałeś, że musi być prąd, cwaniaczku, nie? Ja wiem, że to było napisane, ale nie każdy wie, jak się od razu gra, kurde. Czekajcie, znaleźliśmy artefakty. 3, bierzemy. Chociaż tam było dużo izotopów. Ach, kurde, trudno. To serwujemy. Niech nam postawi ten... Wyleja. Mamy. Bardzo ładnie. I tu też jest. Izotopów 6. Dobra, na razie mamy. Wybieramy te, skoro to takie rzadkie faktycznie te artefakty. Niby takie rzadkie, no to wciągamy te artefakty. Powiem wam, że gierka jest nawet ciekawa. Na tym stopniu, na tym stadium rozwoju, czyli w Early Accessie. Fajnie to wygląda. Dobra, dodamy tu człowieczka. I lecimy. Ole dymi. Ładnie będzie smrodziło. Oj, czuję, że to będzie fajnie smrodziło. Dobra, nie wiem, czy tej drugiej elektrowni nie walnąć, bo nam się power kończy. Ja bym walnął. Energy Generator M. Bach, będziemy mieli za to dużo więcej prąda. Fuelik nam się skończy, ale to nie problem. Na zero jesteśmy. Nie musimy martwić o smog. Właściwie to musimy. No dobra, okej. Okay. Powietrze śmierdzi. Dobra, gdzie to? Check your pollution status with the pollution overview. Gdzie to jest? Pollution. Zobaczcie, jak to kopa. Faktycznie, kopci to koszmarnie. Dangerous. Ile to procent? 70% kilka procent smrodu. No ja pierdzielę. No ale sobie za to wypalimy to, nie? A! Wow! Dobrze zrozumiałem. Czyli wszyscy, którzy mieszkają w zanieczyszczonym środowisku, życie im będzie spadać powoli i aż będzie mocny, tak jak tu, to się będą umierać. Wow, będą sobie umierać. Z czasem się rozchodzi to skażenie, jeżeli przestajemy smrodzić. A ciekawe, ile będzie. No mamy jeszcze 10 do spalenia. Może jak spalimy, bo to potem będą bardzo niewielkie ilości na razie się generowały, nie? Przez te nasze budynki, więc może będzie faktycznie tak źle. Może będzie wszędzie tak jak tu jest. Good pollution, 17%. To jeszcze można przeżyć. Tu 15. 22. No to już coraz gorzej, nie? 39, im bliżej... Tym bardziej smrodzi, no ale w sumie to zrozumiałe. Dobra, nie wiem, co mieliśmy zrobić, bo znowu zająłem się jak zwykle czymś innym. Aha, czy oni tam zbudowali? Zbudowali. I teraz w sumie to jest niepotrzebne nam, bo mamy... Wiecie co, to ja te małe storage tu wrzucę, bo i tak nic więcej tu nie wciśniemy. Storage i mała bateria jeszcze. Ale nie, bateria mi nic nie da, bo nie będzie w tym. Bo nie jest w gridzie tutaj, nie?
To kto znowu? Admirał. Dobra, tu mamy wszystko zajęte. Nawet nam się to ładnie udało spakować. Kurde. Cała podłoga wykorzystana. Dobra. O, rebelsi. No tak, mamy rebels kampy, więc z obozy rebeliantów, więc... Dobra, więc wiadomo o co chodzi. Za chwilę pewnie będą nas atakować, a my będziemy musieli się jakoś przed nimi obronić. Pewnie zaraz pani nam sprzeda sposób, jak się obronić przed instantnymi rebelsami. A my chcemy claima zrobić tu i surveya, bo nic nie mamy źródła stałego przypływu izotopów. Brak. A oni na siłę nam wciskają artefakty. Kolejne artefakty. No i mamy, tak jak mówiłem. Prepare defenses, defenses turret, dobra, build one now. Czyli budujemy sobie tą military, czyli musi mieć kasę oczywiście, defensive turret. Teraz się dowiem, że potrzebuje 4 energii, no mamy tyle, więc teoretycznie dało radę by to zrobić. Ale dobrze moi drodzy, wiecie co, może na dzisiaj to wystarczy. Wydaje mi się, że parę minutek to sobie pograliśmy. W następnym odcinku przejdziemy do końca ten tutorial i zobaczymy, jak to dalej będzie się rozwijać. Nie? Jeszcze zerknę tutaj na nasze zasoby ludzkie. Dobra, tu jeszcze w razie czego będzie można je chłopnąć. Mamy tylko jednego oglądacza. Ja bym dał im więcej tych oglądań monetization. Czemu tak słabo, nie? Wrzucimy to tak. I tu bym jeszcze jednego wrzucił tak na przykład. Czy lepiej po prostu tak. I w razie czego jeszcze mamy tu miejsce na budowę. Chociaż z drugiej strony tak się wydaje lepiej do zagospodarowania tego co jest w środku tutaj, nie? Tylko to znowu będzie oznaczało, że tu musi być puste. No właśnie, to są takie pierdołki, ale każda taka pierdołka jest istotna. Tu można by wtedy dwa jakieś małe storage wrzucić, ale tak by może było lepiej. Dobra, wrzućmy tak. A, tu nie ma prądu. O kurde, nie pomyślałem o tym. No to widzicie, to już teraz musimy tu releja małego wkleić, akurat w tym miejscu i będzie git. Trochę to bez sensu, relej przy releju, no ale... Mogę to odsunąć o jednej, by było w porządku, ale nie będziemy już teraz nic przesuwać. Dobra, ten już zarabia dwójeczka. To i to będzie otwarte. Tak, to trzeba ściągnąć dwójkę ludzi. No, to zobaczymy, czy mamy tu gdzieś dwójkę ludzisków. Kto pierwszy, to będzie 12 sekund, zaraz zobaczymy. I trójka, nie mamy tyle miejsca, krzyczy. Trójka znowu. Czwórka. No nie ma szału. Dwójkę, no naprawdę, albo nawet jedynkę. Tylko dwójeczkę albo jedyneczkę, no. Dwójka, pięknie. To jeszcze na czysto, bez żadnych śmieci. A tu mogłem wziąć z minerałami, lepsza była, nie? Trzeba było najpierw przepatrzeć wszystkich, kurczę, nie pomyślałem. No dobra, najważniejsze, że mamy czterech ludzi. I chyba trzy. A dlaczego mamy dwa, a nikt tu nie przyszedł? Working, tylko nikt nie workinguje, bo powinny być, nie? Aha, bo jeszcze ludzie nie przyszli. Dobra, teraz już są. Digit. Wszystkie zajęte miejsca, dobra. O to chodziło. O to chodziło, dobra. Tu będziemy niestety waste'a kombinować, ale spalarnia działa bardzo ładnie. Właśnie, zobaczmy jak teraz wygląda. No nie jest źle, zobacz jak nie generujemy. To się nawet to w miarę uspokoiło, nie? Potem jakieś małe wejściki do spalenia to nawet nie bardzo nam tu truje za szybko, nie? Bo o, zdążyło już przestać. Dobra, moi drodzy, podoba mi się to. Ja mam, że podoba mi się, na pewno będziemy jeszcze kilka odcinków zrobimy. Myślę, że ze wszystkich tych nowych gier po 2-3 odcinki trzeba porobić. Potem pewnie trzeba dać sobie spokój i poczekać znowu z pół roku. Aż ten Early Access przetrawi i wypluje coś fajnego. No i tak
co jakiś czas tam zaglądać, aż do wydania pełnej gry, bo nie chcę tak zupełnie całkowicie poznawać tej gry. Chciałbym, żeby jak wyjdzie z tego Early Accessa, żeby faktycznie było jakąś frajdą większą, a nie tylko, o, wyszło z Early Accessa i tyle. Nawet bym nie chciał w to zagrać, bo już tyle razy w to grałem na przykład, nie? I to jeszcze tylko szybki survey na tych trzech budynkach i kończymy dzisiaj. Dobra, tu mamy artefakty dwa nawet. Tutaj mamy za to bardzo mało izotopów, ale wezmę je, bo izotop to izotop, te trzy waste teraz mamy spalarnię, więc będziemy palić. Będziemy palić. I powiem wam, że za jeden artefakt poświęcę, ale będzie tutaj dużo gratów fajnych, więc od razu biorę. No i dobrze, moi drodzy, to co, to tak to, tak to zostawimy w takim właśnie... w takim momencie, o, może tak będzie dobrze. W tym momencie to zostawimy. Mam nadzieję, że wam się to spodobało, bo mnie się to spodobało. I będziemy jeszcze, przynajmniej mówię, ze jeden, dwa odcinki myślę, tak zrobimy, żeby takie trzy odcinki poglądowe było, żebyście wiedzieli mniej więcej, z czym to się je. No i potem trzeba będzie poczekać już na jakieś grubsze update'y. Być może, a jak nie, to można to od razu na dłużej zapomnimy o niej, aż się pojawi w pełnym wydaniu. Chociaż nie wydaje mi się, bo jak coś dorzucą nowego, to nie wytrzymam, pewnie i tak sprawdzę, nie? Zawsze to tak jest. No dobra, moi drodzy, to co? To trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej, hej, wyciągnę sobie to, żebym widział w ogóle, że jest jakieś zadanie, bo jak przyjdę za kilka dni, to nie będę pamiętał, co tu robiłem, nie? No dobra, to co? To trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej, hej.